15 lat. Włóczyłem się po świecie, oglądałem, jak inni to robią, jak wygląda bankowość nowoczesna, innowacyjna. Potem przyszedł, nie wiem, może jakiś kryzys wieku średniego, może rewolucja technologiczna, może zdanie sobie sprawy, że bankowość to przede wszystkim usługi, może wszystko razem. Stąd też zrodził się pomysł na Alior. Moment upadku Lehman Brothers w połowie września 2008 roku to prawdopodobnie trudniejszy moment w życiu Aliora. Myśmy dla klientów zaczęli działać 2 miesiące później, ale te 2 miesiące były bardzo nerwowe. Z jednej strony rok naszej pracy, postawienie wszystkich systemów, wybudowanie, rekrutacje, oddziały, wszystko przygotowane i taka wielka zmiana światowej bankowości. Rynek międzybankowy zamiera i do tej pory nie wiem, jak to się stało, że udało nam się wspólnie z właścicielami podjąć decyzję, że mimo wszystko ruszamy. To było bardzo teraz z perspektywy widzę odważne, ale i mądre decyzje. Kiedy dowiedziałem się, że zostałem nominowany do tej nagrody i pomyślałem sobie, kapituła, podejmuję tutaj bardzo, bardzo odważną decyzję, bo oto z nagrody nominuję mimo wszystko bankowca i cała rzecz się dzieje tydzień po Cyprze. Sam fakt bycia finalistą tutaj dla wszystkich osób, z którymi tworzyłem Alior, to jest wielkie wyróżnienie.